Spotykamy się po raz 18, także pełnoletni turniej. Jak widać na załączonym obrazku, jest to piknik rodzinny. Mamy tu mnóstwo różnych atrakcji dla dzieci i dla znajomych. Siatkówka jest podstawowym tego tutaj czynnikiem, gdzie wszyscy kochają ten sport, bawią się bardzo dobrze. Dodatkiem jest dobry humor, zabawa i nic więcej. Cała reszta jest tylko i wyłącznie do tego, żeby każdy się dobrze bawił. Tak naprawdę w pikniku biorą udział nasi znajomi, ludzie, którzy też chcą, są poinformowani o tym, że mogą zagrać w tym turnieju. Może każdy przyjść. Zasady są takie, że gramy oczywiście piłkę plażową, ale z racji tego, że jest to amatorska gra, gramy trójkami. Zasady siatkówki plażowej oczywiście. Drużyny są losowane spośród wszystkich zawodników, którzy zgłoszą się do turnieju. Są wylosowani kapitanowie i każdy z tych kapitanów losuje sobie swoich zawodników do drużyny. Drużyny są różne, przypadkowe, nikt może się nawet ze sobą nie znać i poznają się podczas turnieju. Na tym turnieju, naszym 18, jest 14 drużyn. Oczywiście są też służby mundurowe, ale tak samo są tu każda osoba, która chciałaby tu przyjść, która też nam pomaga w organizowaniu tego turnieju. Oczywiście każdy ze sponsorów, którzy tutaj również nam pomagają w organizowaniu tego, mogą również zagrać. Główną nagrodą w tym roku, tych nagród jest naprawdę mnóstwo. Można tam popatrzeć, jest tego bardzo dużo. Tak naprawdę jest tego masa, także ciężko określić, co jest główną nagrodą, bo te wartości tych nagród za pierwsze miejsce można określić w granicach nawet 500-600 zł dla jednego zawodnika. To są takie kwoty w tym roku. Turniej jest co roku w tym samym miejscu, na przełomie zawsze lipca-sierpnia.